Cześć kochani, witajcie na kanale moimzdaniem.pl. Zapraszam Was dzisiaj na nowego vloga i dzisiaj się witam z Wami z samochodu, ale z siedzenia pasażera. Jedziemy na małą wycieczkę i jedziemy na polowanie na kolejne kwiatki na balkon. Polowanie na hortensję. Zobaczymy, czy nam się uda coś upolować. Jedziemy na drugi koniec Katowic, także mam nadzieję, że polowanie będzie owocne. Natomiast ja przed chwilą zdałam sobie sprawę, że zapomniałam zabrać pieniądze z domu, także nie będą to duże zakupy, no ale się przejedziemy. Dzisiaj jest ładne słoneczko, ale pogoda jest tylko ładna przez szybę, bo bardzo wieje i generalnie jest chłodno, dlatego spacer zaliczamy taki samochodem. No, a tu widzę, mamy jakiś koreczek mały. Także przejedziemy się pooglądać kwiatki. Mam jeden sklep, a właściwie takie centrum ogrodnicze na oku. Jak tam nic nie będzie, to ewentualnie zahaczymy jeszcze o Obi. No i na koniec pewnie będzie mak i jakieś jedzonko w maku. Także tak, taki plan na popołudnie. A tu obok mnie Zosiunia. Dzisiaj taka grzyczniunia, śliczniunia, tak? Ma tu zabawkę, telefon, smoczusia i jedziemy. Zakupy poczynione. No i oczywiście, jak widzicie, nie jest to niebieska hortensja. Wjechał właśnie maczek. Tutaj jest mój Big Maczek i shake truskawkowy, boże, malinowy. I będę go musiała zjeść chyba jedną ręką, bo drugą rękę, a właściwie palec, przejęła młoda dama. Wracamy i Zosia ma cudowny humor. Piętro drugie. A ja tu mam kwiatki. Teraz czas na kawę. Jeśli chodzi o kapsułki, to ja wybieram te i są to kapsułki. O, uciekają! Tak miało być pięknie. Jeśli chodzi o kapsułki, ja wybieram te i jest to smak wanilia. Teraz on się nazywa waniliowy eklerek. Kiedyś to była tylko wanilia. Ja je najbardziej lubię. Z lekkim posmakiem. Dobra, włączam sobie kawę. I teraz zamiast klasycznego espresso zrobię sobie kawę mrożoną, ale taką mrożoną z lodami, nie z lodem. Czyli kawa, mleko i lody waniliowe. I tak prezentuje się moja gotowa letnia kawa z lodami. Była mi potrzebna do zdjęcia, ale teraz nagle mogę ją wypić. Wchodziliśmy do Silesii i nasza reakcja była taka: o, TK Maxa to zrobili. No i chyba wszyscy tak zareagowali, bo jest tam jakieś milion osób w kolejce. Także my na pewno nie będziemy stać, bo jakoś zupełnie nas nie ciągnie do TK Maxa. Idziemy sobie teraz na spokojnie do Big Stara, do Rossmana, do Buff. No i co? I Zosia jest w osiedełku, dlatego że mamy niechęć do wózka, więc stwierdziliśmy, leniwi rodzice, że nie będziemy się z wózkiem tarabanić. No, a przed chwilą jakaś jedna dziewczyna się do mnie uśmiechała, tak ciekawa jestem, czy ktoś nas rozpoznał. Mężu, czujesz się rozpoznawalny? Zawsze. Sławę? Nawet jak z tobą nie idę. Aha, no wtedy dzięki. Jeszcze bardziej. Nie, no to w sumie dobrze, że się mnie nie wstydzisz przynajmniej, to tak, że nie znasz tej pani. Kogo? Dzięki. My sobie czekamy, a tatuś mierzy spodnie. My właśnie wyszliśmy z Baw, tu za nami, bo byliśmy kupić wtyczkę do zapachu, bo nam się co? Zepsuło. A mamy prawie pełny zapach. Bo nam się co? Naprawiła. Także musieliśmy kupić nową wtyczkę i lecimy dalej. I już opuszczamy Silesię. Szybkie zakupy? No nie takie szybkie, bez przesady. Nie takie szybkie, ale chyba udane, co? Tak. Udane. Dla męża spodnie i koszula, a dla żony ciastka. Także mąż nie je, bo nie może przytyć. Nie pere. Jest luźniejsze. Nie jestem głupi. No, także tak. A Zosiula tak grzeczna w ogóle dzisiaj. No, ale tutaj jest jakiś zimny łokieć. No i już opuszczamy Silesię. Ja mam jeszcze taką refleksję, o, kuk mi się nie mieści w aucie. Mam taką refleksję, że nie tylko w TK Maxie była kolejka, więc nie wiem, czy to z powodu jakiegoś niedawnego otwarcia czy coś, ale były sklepy, pod którymi były kolejki
Na szczęście sklepy, do których myśmy się chcieli udać, były nieoblegane, więc nie musieliśmy nigdzie stać w kolejce. Tak, już Zosiu udaje rączkę. Tak. Cichutko. No, także udało nam się to w miarę sprawnie załatwić, bez stania gdzieś przed sklepami w kolejkach. Wróciliśmy do domu i czas otworzyć nasze ciastka. Już tutaj wyjęłam z torby kartoniki i jak Zosia nie przeszkodzi, bo już tu małe rączki są na stole, to Wam pokażę. Tutaj mamy kremówki, o ile dobrze pamiętam. Trochę się kruszą, ale wyglądają bardzo pięknie. A w drugim pudełeczku mamy tarty słony karmel. Będzie jedzone. Jak to jest, kochanie, ty kupiłaś dwie bazy? Jedną się chciałaś podzielić ze mną, a druga dla mnie, tak? Nie. Niczym się z tobą nie chciałam podzielić. Ja generalnie kupiłam dużo, bo wyglądają pysznie, a ty nie jesz nic, dlatego że masz nowe spodnie. Bo ja ci kazałem. Nie, no ty masz nowe spodnie, to nie możesz. Trzymaj ją, bo ja jej nie trzymam. Trzymam. Będzie kraksa. Trzymam. No i czas na kawę i ciacho. Pokażę Wam jeszcze, jeśli chodzi o nasz shopping w Bath & Body Works, to kupiliśmy taką wtyczkę do prądu, bo nasza stara się zepsuła i jestem zaskoczona, jakie te wtyczki teraz są ładne, bo moja poprzednia była taka zwykła plastikowa, bez wyrazu. No a ta tutaj to w ogóle jest jakaś kamionka, także jest ciężka. Nie wiem, czy to słychać, ale tak oddaję. No a mamy prawie cały zapach, bo gdybym nie miała zapachu, to może bym po prostu wszystko wyrzuciła. Ale jest prawie cały zapach, więc żal nam było to wyrzucać, dlatego dokupiliśmy wtyczkę. I dzisiaj dokupiliśmy ją z nowym zapachem, bo jak się kupuje wtyczkę, to zapach jest o połowę tańszy chyba. Więc tak, no. A jeśli chodzi o kolor, to mąż wybierał, bo ja się skłaniałam bardziej ku białej wtyczce, takiej tłoczonej. A mąż powiedział, że ta, że ładna. Także... A że mój mąż ma nie najgorszy gust. Ha, bo wybrał mnie. No to wtyczka też może być, prawda? Jak widzieliście, byliśmy też w Big Starze po spodnie dla Krzyśka, ale kupiliśmy coś jeszcze. A mianowicie wybrałam mężowi taką oto koszulę i byłam bardzo oczarowana kolekcją, która się teraz pojawiła, taką limonkową. I to jest koszula taka w kratę, jak widzicie, z długim rękawem, ale były też limonkowe polówki i t-shirty. No i tutaj kamera trochę przekłamuje kolory, ale naprawdę bardzo mi się spodobała. Dawno mi się nie spodobała żadna koszula tak bardzo jak ta. A że mężowi też się spodobała, przymierzył, dobrze w tym wyglądał, to wzięliśmy taką koszulę. Także to jest jakaś najnowsza kolekcja, bo nie była w ogóle przeceniona. Ale mówię, trudno mężu, w pełnej cenie, bez przeceny bierzemy. Bo zazwyczaj jak oglądamy koszule w kratę dla Krzyśka, to są czerwono-niebieskie albo niebiesko-czerwone. A tutaj coś innego. Nawet Krzysiek sam powiedział, że nie miał nigdy zielonej koszuli. No i jeszcze Wam pokażę na modelu te dzisiejsze zakupy. Tutaj mamy koszulę i nowe spodnie. I kapcie z zakopanego. Nie no, kapcie już są do wymiany. Ale generalnie tak. Krzysiek jest ubrany w same nowości, nawet nowe okulary przywdział do kompletu. I nowa fryzura na głowie i w ogóle tak po prostu... Tak. Żona zagroziła, że mnie nigdzie nie wypuści. Tak, tak. Zagroziłam, że do pracy na pewno tak nie pójdziesz. Taki pokutny worek. Były dwa kroczki! A mama przegapiła! No to może nam się jeszcze uda. Chodź Zosia do mamy. Chodź do mamy. Raz, dwa. A, no tak, na czworaka szybciej. Dzisiaj niedzielne śniadanie przygotował mąż. Bajgle z kafeja wjechały. Trzeba zjeść. Przyszła do Zosi nowa paczka. I Zosia tutaj już chce zrobić open boxa. Karton jest trochę sfatygowany, ale jest to karton skąd? Z Luxa. Żałujemy, ale nie mamy współpracy. Ale będziemy otwierać. Daj, Zosiu, otworzymy, zobaczysz, co tam jest. No, daj. Mama otworzy. O, tutaj mamy karteczki, liściki. O, jak ładnie zakrojone. Jest to prawdziwego open boxa. Wiem się, że karton taki mały, bo zamówiłam aż 3 turbaniki. O, ale zamówiłam takie rzeczy. Ten, co Zosia porwała, będzie na chrzciny, chyba że
trzemieniem całą podłogę. A te dwa na lato. Materiał wziąłam cieńszy, wzór, ja wybieram wzór numer 1, tak samo ten, który teraz mieliśmy na wiosnę, też był wzór numer 1, tylko on był welurowy, a tutaj mamy cieńszy materiał, to jest taka bawełnka czy bambus, ja już nie pamiętam, co ja zamawiałam, ale właśnie chciałam brudny róż. Tutaj widzę, że w kamerze nawet ten kolor wygląda lepiej niż na żywo. Na żywo jest trochę bardziej taki zgaszony. Tutaj chciałam coś takiego fioletowego, ale widzę, że to jest taki niebiesko-fioletowy i taki kremowo-biały. Chciałam ten na chrzciny z koronki, ale nie było rozmiarów dziecięcych, także wzięłam taki bawełniany. Mam nadzieję, że będzie pasował do sukienki i zaraz będziemy mierzyć, czy rozmiar jest ok, bo brałam na miesiące, na tam 12-18 miesięcy, zobaczymy. Proszę bardzo, modelka prezentuje turban numer 1 i uważam, że rozmiar jest idealny. Gdzie modelka się tu tarabani? No, mam trzeci turbanik. Ten niebiesko-fioletowy się tak szybko zdjęła, że nie zdążyłam Wam nagrać. No, w domu nie przepada za siedzeniem w turbanie i sobie je... O, sama ściąga, bo jest ciepło. Ale na dworze daje radę. A już doczytałam na metkach, co ja tu zamówiłam, a mianowicie te dwa są bambus elastan. I one są takie zimniejsze w dotyku i bardziej lejące, bardziej ten materiał jest taki delikatny. A ten różowy jest sztywniejszy, zresztą tu, o, widzicie? Tu jest taki lejący ten materiał, a tu jest taki sztywniejszy ten różowy. I ten różowy jest bawełna organiczna, tak? Także te dwa są bambusowe, ten jest zbawiony. W podobnych cenach były za wszystkie trzy z przesyłką. Nie wiem, czy tam przesyłka była gratis, czy nie, chyba zapłaciłam 211 zł. Dużo, wiem, że można znaleźć turbany taniej, ale po tym pierwszym jestem bardzo zadowolona i za każdym razem, jak Zosia ma go na głowie, to dostajemy komplementy. Pięknie wygląda, więc stwierdziłam, że inwestujemy dalej w te turbany od Lux, bo naprawdę świetnie nam się sprawdzają. Posłuchajcie tego. Tu idzie Krzysiek z młodą. Ja nie wyglądam zbyt wyjściowo, ale wybraliśmy się na taki szybki spacer. Jesteśmy, nie wiem, dosłownie 10 minut od naszego domu i jesteśmy w lesie. Katowice. Właściwie tu już chyba nie są Katowice, ale nieważne. Z Katowic przyszliśmy na nogach. I tak to wygląda. Także takie uroki mieszkania na Śląsku. Las. Zosia, uśmiech. Uśmiech, mama się zaraz zabije. Pójdzie do tyłu, tutaj tatuś wyprowadza bobasa na spacerek. I to wszystko w tym vlogu. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie koniecznie kciuki w górę. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Tutaj na dole jest taki guzik czerwony. Subskrybuj i dzwoneczek klikajcie, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i niczego nie przegapić. Zaglądajcie także na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!